Szczęść Boże, Maria Patecka, zapraszam na informacje dnia. Państwa zachodnie i organizacje pozarządowe krytykują rozwiązanie Stowarzyszenia Memoriał, którego zadaniem było badanie zbrodni stalinowskich. Apelują do Rosji o wolność słowa i poszanowanie praw człowieka. Wczoraj wieczorem słowa potępienia decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia Memoriał popłynęły z Departamentu Stanu USA. Jesteśmy solidarni z tymi, którzy stali się celem represji za to, że korzystali ze swego prawa do swobody wypowiedzi, wolności tworzenia stowarzyszeń i pokojowych zgromadzeń. Po decyzji rosyjskiego Sądu Najwyższego głos zabrał również prezydent Andrzej Duda. Podkreślał, że sumienia nie da się zdelegalizować i podziękował za dotychczasową pracę stowarzyszenia. Podobne stanowisko zajęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dzięki pracy memoriału udokumentowano liczne zbrodnie na wielu narodach, w tym także polskim, litewskim czy łotewskim. Głosy krytyki wobec decyzji o likwidacji stowarzyszenia popłynęły z Niemiec, Francji i Czech. Sprzeciw wyraziła też organizacja Amnesty International i wiele organizacji pozarządowych, szczególnie niemieckich. Przedstawiciele Stowarzyszenia Memoriał zapowiedzieli odwołanie od wczorajszej decyzji rosyjskiego Sądu Najwyższego. Uprawnienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do badania statusu sędziów oraz kwestia nakładania kar pieniężnych przez TSUE na Polskę. Tymi kwestiami na początku roku zajmie się Trybunał Konstytucyjny. Pierwsze posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego odbędzie się 19 stycznia. Sędziowie rozpatrzą wniosek z 9 listopada dotyczący przekroczenia kompetencji przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, który zakwestionował niezależność nowych sędziów Sądu Najwyższego. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekał w odpowiedzi na skargę dwóch polskich sędziów, którzy nie otrzymali rekomendacji sędziowskiej od Krajowej Rady Sądownictwa. Naruszenie praw wnioskodawców miało swoje źródło w zmianach w polskim ustawodawstwie, które pozbawiły polskie sądownictwo prawa wyboru sędziowskich członków KRS oraz umożliwiły władzy wykonawczej i ustawodawczej ingerencję w procedurę powoływania sędziów. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, odnosząc się do orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wskazał, że orzeczenie to element szeroko zakrojonej akcji politycznej prowadzonej przeciwko Polsce. Wynika, że są demokracje dojrzałe, no i są te demokracje, które jeszcze nie dojrzały do tego, by korzystać z wszystkich swoich uprawnień, by ich obywatele mogli na przykład decydować o trzeciej władzy, o tym, jak tą trzecią władzę wybierać. Druga sprawa skierowana do Trybunału Konstytucyjnego przez ministra Ziobro dotyczyła przepisów, na podstawie których nałożono kary finansowe na Polskę. W październiku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 1 000 000 euro za dalsze działanie Izby Dyscyplinarnej. A miesiąc wcześniej nałożył na Polskę inną karę w wysokości 500 000 euro dziennie za brak wykonania decyzji w sprawie kopalni w Turowie. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że jest to rozwiązanie w sposób jaskrawo sprzeczne z polską konstytucją. Mówi minister Zbigniew Ziobro. Tego typu orzeczenia wskazują na polityczny interes organów unijnych, a nie na kwestie związane z prawem, mówi radca prawny Piotr Żyłko. Kwestia właśnie kopalni, czy kwestia wewnętrznego ustroju państwa, no to są takie sprawy, w których Unia Europejska, no powiedzmy sobie szczerze, no jakby podjęła interwencję z przekroczeniem jakby swoich kompetencji, niż żeśmy się, podpisując traktaty międzynarodowe, żeśmy się na to nie zgadzali. Dlatego też minister Sprawiedliwości i prokurator generalny jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją artykułu 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Chodzi o to, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dopuszcza się nadinterpretacji przepisów, by nakładać kary pieniężne za niestosowanie się do nakładanych środków tymczasowych. Unia Europejska nadużywa swoich kompetencji, zaznacza prawnik Piotr Gaglik. Mamy do czynienia, o czym też wielokrotnie mówiono w Polsce i nie tylko, na Węgrzech, w Bułgarii, w Czechach, we Francji, a mianowicie powolnemu poszerzaniu kompetencji nienazwanych Unii.
czyli pozatraktatowych w cudzysłowie kompetencji. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kwestionuje także rumuński Trybunał Konstytucyjny. 21 grudnia TSUE orzekł, że sądy nie muszą wykonywać orzeczeń Krajowego Sądu Konstytucyjnego. Rumuński Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że decyzja TSUE nie może być zastosowana bez uprzedniej zmiany konstytucji tego kraju. Kolejny kraj broni swojej suwerenności od postępującej uzurpacji Unii Europejskiej, wskazał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. W sprawie nadrzędności prawa Unii Europejskiej rację przyznał opiniotwórczy serwis polityczny Politico. Prawda jest o wiele bardziej skomplikowana i bardziej niepokojąca dla Unii Europejskiej. Miejsce Polski w Europie jest nadal dość bezpieczne. Mniej pewna jest natomiast przyszłość Unii Europejskiej jako quasi-federacji. Nie da się jednak ukryć, że decyzja Trybunału obnaża poważne słabości leżące u podstaw samej tożsamości Unii Europejskiej jako wspólnoty prawa. Autorzy tekstu podkreślili także, że w żadnym unijnym traktacie nie zapisano zasady unijnej supremacji. Przypomnieli również, że państwa członkowskie miały możliwość uznania nadrzędności prawa unijnego nad krajowym, jednak z tego nie skorzystały. W Lublinie dyskutowano o tym, jak przygotować skazanego do życia na wolności. Zespół specjalistów debatował o znaczeniu zatrudnienia osób osadzonych w procesie ich resocjalizacji. Jak wskazują eksperci, proces resocjalizacji osób osadzonych nie jest prosty. Dlatego należy wdrożyć takie działania, które zwiększą szanse więźniów na normalne życie po odbyciu kary. Tu pomocne ma być zatrudnienie osoby osadzonej, wskazuje dr Grzegorz Skrobotowicz. Najbardziej efektywnym sposobem oddziaływania na osadzonego w zakresie sposobu zmiany jego toku myślenia, jego zachowania, jego życia po opuszczeniu zakładu karnego jest oczywiście praca oraz edukacja. Praca podczas odbywania kary ma pomóc więźniom zdobyć doświadczenie. W szkolenie osób osadzonych zaangażowany jest m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dr Edyta Krzysztofik zwróciła też uwagę na kwestię naszych rodaków, którzy zostali osadzeni w innym państwie europejskim. Są to osoby o różnej kulturze, wielokrotnie o różnych wartościach i tradycjach. W związku z tym jak gdyby ich przebywanie w gronie osób osadzonych jest troszeczkę bardziej złożone i trudne. Oczywiście w związku z tym, że są to obywatele migrujący, są traktowani na równi z obywatelami państwa przyjmującego, w związku z tym mają taki sam dostęp do możliwości podjęcia zatrudnienia w trakcie odbywania kary, jak również podjęcia edukacji. Aby pomóc osobom osadzonym po wyjściu na wolność, wejść na rynek pracy i uniknąć dopuszczania się kolejnych przestępstw, ośrodki penitencjarne umożliwiają naukę. Projekt Efektywne prawo w efektywnym państwie, uwarunkowania lokalne w kontekście globalnym wobec wyzwań XXI wieku w walce z przestępczością, to inicjatywa Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości. Jego zadaniem jest budowa systemu wsparcia informacyjno-edukacyjnego, a także analityczno-badawczego. Naszym celem jest diagnoza istniejących oraz ujawniających się zagrożeń oraz poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów, które mieszczą się w analizowanym przez nas obszarze. Mówi Magdalena Maksymiuk. Obecnie procent pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem skazanych utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. To jest od kilku do kilkunastu procent w populacji wszystkich osadzonych, a zatem można powiedzieć, że ciągle tym głównym pracodawcą są albo jednostki penitencjarne, albo też specjalnie utworzone przywięzienne zakłady, w których pracują tacy osadzeni. Dr Grzegorz Skrobotowicz zwraca uwagę, że bardzo ważne jest podtrzymywanie więzi osób osadzonych z najbliższymi, bo to daje wysokie prawdopodobieństwo, że osoba po tym jak opuści zakład karny będzie miała gdzie wrócić i z kim dalej żyć. Medal był blisko, ale remis w ostatniej rundzie zadecydował, że Jan Krzysztof Duda zajął 5. miejsce w Mistrzostwach Świata w szachach szybkich. Niespodziewanym zwycięzcą turnieju rozgrywanego w Warszawie został Nodribek Abdusatorow z Uzbekistanu. Po dogrywce pokonał on Rosjanina Jana Niepomnaszczyego. Wcześniej w pokonanym polu zostawił m.in. mistrza świata w szachach klasycznych, błyskawicznych oraz byłego już mistrza świata w szachach szybkich Magnusa Carlsena. Skupiłem się na tym, by nie przegrać dzisiaj żadnej partii. To było bardzo ważne dla mojego występu i to się udało.
Udało się dzięki remisowi w ostatniej partii z Janem Krzysztofem Dudą. Polak miał przewagę i mógł partię wygrać, ale presja czasu wymusiła na nim kilka niedokładnych ruchów. Prawdopodobnie była wygrana, ale trzeba było bardzo konkretnie i dokładnie grać czarnymi, co generalnie było praktycznie niemożliwe, bo miałem bardzo słaby czas. A pozycja była taka stricte, można powiedzieć, do przeliczenia. Tym niemniej oczywiście było bardzo blisko tej wygranej. Wygranej, która pozwoliłaby zająć Polakowi miejsce medalowe. Daleko od walki o medale były natomiast Polki. Turniej kobiet wygrała Rosjanka Aleksandra Kosteniuk. Nigdy nie jest łatwo wygrywać w żadnym turnieju, ale nie mogę narzekać, ponieważ nie przegrałam żadnej partii i wygrałam turniej. Polska w grudniu zorganizowała zarówno Mistrzostwa Świata, jak i Europy w szachach szybkich i błyskawicznych. Popularność tej dyscypliny sportu szybko rośnie, podobnie jak apetyt na organizację kolejnych międzynarodowych imprez. Z takich imprez, o których na pewno kibice szachowi marzą, to jest i mecz o Mistrzostwo Świata, może kiedyś, może z udziałem Polaka. Natomiast taką imprezą, którą na pewno mamy mocno w pamięci i na pewno będziemy chcieli się o nią starać, to jest Olimpiada Szachowa, czyli wydarzenie z udziałem około 180 krajów świata grających w jednej grupie, w jednym turnieju przez 2 tygodnie w kraju gospodarza. Jeszcze dziś kibice będą mogli śledzić poczynania szachistów w grze o Mistrzostwo Świata w szachach błyskawicznych. Tu także jest duża szansa na miejsce medalowe Polaka Jana Krzysztofa Dudy. I w tym wydaniu to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.